o 9:10. Ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Byli już w Rzeszowie, Wrocławiu i Opolu. Od 7 lat również w naszej diecezji prezentują niezwykłe misterium, tajemnica Eucharystii. O misterium, które otwiera oczy i uczy uczestnictwa w Eucharystii, opowie nam główny inicjator tego wydarzenia, ksiądz Wojciech Werner, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Brzesku, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Księże proboszczu, skąd narodził się pomysł, aby stworzyć taki misterium, taki projekt, który będzie przybliżał nam tajemnicę Eucharystii? Kiedy miałem 15 lat kapłaństwa, w moje ręce wpadła taka mała broszurka zatytułowana Tajemnica Eucharystii. Było to świadectwo boliwijskiej stygmatyczki Kataliny Rivas, która w 1994 roku miała widzenie w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zobaczyła Maryję, zobaczyła aniołów, dusze czyśćcowe, Jezusa, i opowiedzieli jej, pokazali jej, co dzieje się podczas każdego momentu mszy świętej. Dla mnie, jako dla kapłana z 15-letnim stażem, Eucharystia zawsze była czymś ogromnie, ogromnie ważnym. Ale dopiero ta książeczka otworzyła mi oczy i człowiek zadał sobie pytanie, czy to aż tak wygląda? I ta książeczka zmieniła moje osobiste patrzenie na Eucharystię. Zacząłem zupełnie inaczej celebrować mszę świętą, bo przed oczami stawały mi wtedy sceny właśnie z tej wizji Kataliny Rivas, bardzo prostej kobiety, która nie ma żadnego wykształcenia, napisała cudowne dzieło teologiczne. Ta broszurka towarzyszyła mi, kiedy uczyłem w szkole średniej, kiedy z młodzieżą rozmawiałem na temat mszy świętej, usiłując przekazać im, jak piękna jest Eucharystia, jakiego cudu możemy być świadkami nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. No właśnie, całość tego misterium, tajemnica Eucharystii, właśnie opiera się na świadectwie Kataliny Rivas. Przyznam się szczerze, że już miałem przyjemność oglądać to misterium na płytach. Dlaczego? No właśnie, powstało pytanie, że to aż tak? Tak właśnie wygląda Eucharystia. Dlaczego świadectwo właśnie Kataliny Rivas może zmienić patrzenie na Eucharystię? Wydaje mi się, że otwiera oczy na coś, o czym nie mamy pojęcia, czego nawet sobie nie wyobrażamy. Tym bardziej, że jest to prosta kobieta, która nie ma żadnego wykształcenia teologicznego. A jednak to, co napisała, zmienia zupełnie patrzenie na Eucharystię, zmienia sposób przeżywania Eucharystii. Pamiętam świadectwo pewnego człowieka, który został zaproszony przez kogoś z grupy na to misterium. To była sobota wieczór i po misterium on mówi: proszę księdza, już nie mogę doczekać się, kiedy jutro pójdę na Eucharystię, kiedy będę miał okazję przeżywać to sam, to co teraz widziałem. I to chyba jest najlepszy dowód na to, jak bardzo potrzebne jest to misterium i to maleńkie dzieło Kataliny Rivas. Misterium, o którym mówimy, wystawialiście już 30 razy. Bierze w niej udział około 40 osób, plus jeszcze chór. Jakie odczucia towarzyszą wam, kiedy dotykacie tej najważniejszej tajemnicy naszej wiary? I czy łatwo jest przekazać dzisiejszemu człowiekowi tak trudne treści? Jest to wspólny projekt, który, jak wierzymy, cała grupa, chór, jest pod taką wielką Bożą opieką. Ponieważ początkowo, przed 7 laty, kiedy pierwszy raz wystawialiśmy tajemnicę Eucharystii w naszym parafialnym kościele 22 listopada w 2015 roku, zamysł był taki, że przedstawimy to raz, dwa, może trzy u nas w kościele, a potem to wszystko Pan Bóg pokierował, że byliśmy, tak jak ksiądz wspomniał, i w Rzeszowie, i w Opolu, i we Wrocławiu, i w wielu kościołach naszej diecezji, także w katedrze tarnowskiej, w tarnowskim seminarium. I wydaje mi się, że wszystkie osoby, które są zaangażowane w ten projekt, w to misterium, jak oni mówią sami, to jest ich ewangelizacja, ich działania apostolskie. Sami mówią, że zupełnie inaczej od tamtej pory przeżywają Eucharystię i z niecierpliwością czekają na kolejne, trudno to nazwać, przedstawienie, na kolejne wykonanie tego misterium, które ubogaca także i aktorów, i chórzystów.
i tych, którzy je oglądają, którzy je przeżywają. Spotkał się ksiądz już na pewno z opiniami tych, którzy uczestniczyli w tym misterium, tajemnica Eucharystii. Na co zwrócili uwagę? Co ich porusza w tych prezentowanych wydarzeniach? Chyba najbardziej obecność Maryi, obecność Jezusa, obecność aniołów, dusz czyśćcowych, ponieważ bardzo wiele słów, które są wypowiadane w czasie mszy świętej, w czasie liturgii, gdzieś nam ucieka. Zapominamy o tym, że każde słowo, każdy gest, każda postawa ma swoje znaczenie, a my bardzo często na słowa Pan z Wami odpowiadamy i z Duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana, niejako z automatu, podczas gdy ta rzeczywistość jest o wiele bogatsza i jeżeli człowiek w nią się zagłębi, wtedy zaczyna dostrzegać, w jak cudownym wydarzeniu uczestniczy, jak cudowne wydarzenie ma właściwie każdego dnia w zasięgu ręki. No właśnie, jakie szczególne takie przesłanie płynie dla wszystkich tych, którzy stają się świadkami tego misterium? Chyba to, że cudu Eucharystii możemy doświadczać każdego dnia. Wiele z tych osób, które biorą udział w projekcie, które tworzą grupę 25+, zaczęło częściej chodzić na mszę świętą. Zaczęło częściej przeżywać Eucharystię w dzień powszedni, nie tylko w niedzielę, bo jak mówią, sami za tym tęsknią. Tęsknią, żeby wziąć udział w czymś, co jest cudowne, wielkie, podniosłe, gdzie sam Bóg daje nam siebie i staje się częścią nas. Jeżeli człowiek zacznie zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, to dochodzi do wniosku, że tak wiele spraw gdzieś umyka. Dla mnie osobiście na przykład bardzo mocno wybrzmiały któregoś dnia słowa: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. I można powiedzieć olśnienie, że Bóg daje się nam nie tylko na poziomie duchowym, ale też na poziomie tym takim fizycznym, biologicznym, bo przecież to, co przyjmuję do ust, staje się częścią mojego ciała i to jest ten wielki dar Bożej obecności. Dlaczego ten temat Eucharystii, naszego uczestnictwa w niej, jest tematem, który ciągle warto przypominać i ukazywać go na różne sposoby? Po pandemii bardzo wiele osób nie wróciło do kościoła. Bardzo wiele osób dyspensuje się z przeżywania niedzielnej Eucharystii, nie mówiąc już o codziennym uczestnictwie we mszy świętej. Dlatego uważam, że trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać. Jak wiele rzeczy człowiek traci, nie przychodząc do Jezusa. Poza tym wiele osób traktuje Eucharystię jako obowiązek. Jestem katolikiem, więc w niedzielę mam obowiązek pójść na mszę świętą. A Jezus w czasie swoich objawień Katalinie Rivas powiedział, że to nie jest obowiązek, to jest przywilej, w którym my możemy uczestniczyć. Bo z obowiązku człowiek zawsze jakoś się potrafi wykręcić, jakoś usprawiedliwić. Ale jeżeli popatrzymy na Eucharystię jako na przywilej i przejdziemy z tego poziomu prawa, że ja muszę uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę, do poziomu miłości, czyli ja chcę uczestniczyć, bo nie wyobrażam sobie, że nie pójdę do Jezusa, wtedy zupełnie zmienia się patrzenie na Eucharystię. No właśnie, a co my powinniśmy zrobić, żeby właśnie popatrzeć na mszę świętą nie jako obowiązek właśnie, ale jako przywilej? Ciągle powtarzam, że to jest problem przejścia z porządku prawa do porządku miłości. Byłem kiedyś na rekolekcjach kapłańskich i rekolekcjonista zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Postać Abrahama w Księdze Rodzaju pojawia się bodaj w 13 albo 14 rozdziale. Natomiast dopiero i tam Abraham wychodzi ze swojego rodzinnego Ur w Chaldei, idzie najpierw do Haranu, potem do Ziemi Obiecanej, ale dopiero kiedy dociera do dębów Mamre, kiedy Pan Bóg ponawia mu obietnicę, że twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, dopiero wtedy autor natchniony napisał, że Abram uwierzył. Wcześniej był posłuszny, a dopiero wtedy, kiedy uwierzył, Bóg poczytał mu to za zasługę. I chyba to jest nasz problem. My jesteśmy posłuszni, ale czy wierzymy? Przejście z porządku prawa do porządku miłości. Gdzie zapraszamy naszych słuchaczy na kolejne misterium, tajemnica Eucharystii? 31 raz będziemy to misterium pokazywać, tym razem w czasie misji parafialnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębicy.
W planie jeszcze są bliskie Brzesku Mokrzyska oraz zaprzyjaźniona parafia we Wrocławiu Laskowica. Jak ksiądz proboszcz jako inicjator tego wydarzenia chce zaprosić naszych radiosłuchaczy na to wydarzenie? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Za 2 tygodnie, 20 listopada w Dębicy Misterium Tajemnica Eucharystii na to wydarzenie zapraszał ksiądz Wojciech Werner, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, którym bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy